mikrofonem Robert Kawka. Rozprawy dzień po dniu, eliminacja patologii związana z przedłużaniem procesów, a także częstsze próby mediacji. Duża reforma procedury cywilnej jest już prawie gotowa. W życie ma wejść za kilka miesięcy, choć nie jako nowy kodeks, a nowelizacja obecnego. Co dokładnie się zmieni, opowie Ksenia Maśczak. Reforma procedury cywilnej to kompletna zmiana obecnego modelu funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości. Resort chce bowiem, by postępowania trwały zdecydowanie krócej, dlatego rozprawy sądowe mają wyglądać niemal dzień po dniu, bo jak tłumaczy wiceminister sprawiedliwości Łukasz Piebiak. Nie jest normalna sytuacja, kiedy mamy postępowanie do systemu i robimy to w odstępach kilku miesięcy, w tym celu resort chce też wyeliminować różnego rodzaju patologie zmierzające do przedłużania postępowań w nieskończoność, a przede wszystkim częściej doprowadzać do ugód. Zanim zaczniemy strzelać z armaty, wzywać często też wielu świadków, porozmawiać w gronie fachowców, to co mamy na stole? Wielokrotnie proces konfliktu nie rozwiązuje, a jedynie naraża strony na straty moralne. Tym rozwiązaniem zdecydowane tak, mówi adwokat Maciej Ślusarek. Częste zagranie oznacza obciążenie w oglądzie. Poszczególne zmiany w życiu mają wchodzić stopniowo, a proces skróci z kilkunastu miesięcy do kilku tygodni. Ksenia Maśczak, Polskie Radio. Polska uczestniczy we wszystkich istotnych programach światowych wspierających syryjskich uchodźców. Rząd wpłaca 3 miliony euro na unijny fundusz MADAT. Ponad 70 milionów złotych na tzw. instrument turecki na rzecz uchodźców i kilka milionów złotych na inicjatywy ONZ. Polska pomaga syryjskim uchodźcom w Libanie, Jordanii i Kurdystanie irackim poprzez organizacje pozarządowe, działania na rzecz pracowników dyplomatycznych, a także poprzez bezpośrednie wpłaty do organizacji międzynarodowych. Minister spraw zagranicznych Joanna Kowalska zaznacza, że w porównaniu z rokiem ubiegłym w tym roku wartość bezpośredniej pomocy humanitarnej na Bliskim Wschodzie znacznie wzrosła. Wtedy przeznaczyliśmy dokładnie 12,8 miliona złotych. W tym roku udało nam się powyżej 46 milionów złotych. Dotuje też polskie organizacje pozarządowe, takie jak Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej czy Caritas, działające na przykład w Libanie na polu edukacji i medycyny. Ta pomoc medyczna docierająca w postaci ambulansów jest bardzo doceniana. I wreszcie żywność. Na terenie zarówno Libanu, jak i Jordanii wyróżniają się polskie organizacje pozarządowe. Caritas zachęca do wsparcia Syryjczyków zaledwo poprzez program Rodzina Rodzinie. Na specjalnej stronie internetowej umieszczane są krótkie informacje o potrzebujących osobach mieszkających w Aleppo. Każdy może tam znaleźć informacje o sytuacji danej rodziny i wspierać ją przez pół roku. Robert Moroz, Polskie Radio. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Jest 2:33. Teraz w Polskim Radio 24 o tym, jak zadbać o zwierzęta domowe w okresie poświęteczno-sylwestrowym. Znamy tą Achtoniuk, behawiorystką zwierzęcą, terapeutką zachowań i instruktorką szkolenia psów, rozmawiała Kinga Majkowska. Polskie Radio 24. Powtórka programu. Kończą się święta i klimat stopniowo ustępuje myślą o powrocie do szarej codzienności. Rośnie też euforia związana z świątecznymi prezentami. I wśród tych prezentów zdarzają się czasem zwierzęta. Jak to jest? No właśnie, zwierząt nie możemy traktować tak jak każdego innego upominka. No, zwierzę przede wszystkim nie jest rzeczą, jest w tym też nie jest prezentem. Zwierzę jest żyjącą istotą, która ma konkretne emocje, ma konkretne potrzeby, ma przede wszystkim mózg i serce. W związku z tym czuje, kocha, myśli, nawet jeśli myśli inaczej niż człowiek, to jednak ciągle myśli. No i teraz jeżeli dajemy prezenty z żywych istot naszym małym żywym istotom, czyli naszym dzieciom, to one też się trochę uczą uprzedmiotawiania zwierząt. No bo skoro dostają lalkę i misia i na równi z lalką i misiem dostają pieska albo świnkę morską albo rybkę, no to właściwie czym się to różni? Szczególnie, że bardzo małe dzieci mają trochę trudniej z rozpoznaniem tego, czy to jest żywy pies, czy to jest na przykład maskotka na baterię. Bo w tej chwili zabawki dla małych dzieci są niesamowicie rozbudowane. Te pieski czy misiaczki na baterie ruszają łapkami, wydają dźwięki, ruszają głową, mrugają często, poruszają uszami. I teraz jeśli my dajemy naszym małym dzieciom żywego psa pod choinkę, a wcześniej ono dostawało konkretne zabawki, pluszaki, to możemy mu zrobić kłopot z tym, co jest rzeczą, a co jest żywą istotą i
to jak należy traktować. No więc ja jestem absolutną przeciwniczką dawania dzieciom żywych istot w prezencie po choince i mam nadzieję, że nikt z Państwa tego pomysłu nie zrealizował w życiu, że dzisiaj nie siedzicie na kanapach, a u Waszych stóp nie błąka się mała pukata kulka rodem z disneyowskich bajek. Jeśli chcecie mieć psa, to pomyślicie o tym pełną rodziną później, po świętach, kiedy już ten chaos świąteczny, ten zamęt związany z odwiedzinami w różnych domach, z przygotowywaniem świąt już minie, będzie trochę więcej spokoju i też nie będzie takiego impulsu, jaki przed świętami wszystkim ludziom towarzyszy, że chcemy być trochę lepsi niż na co dzień. W związku z tym mamy taką potrzebę, żeby uratować. Wziąć szczeniaka, wziąć jakiegoś staruszka gdzieś tam, którego już nikt nie chce i dać mu dom. No mam nadzieję, że tak się nie zdarza. I mam nadzieję, że dzisiaj Państwo siedzą ze sobą w domach, są zadowoleni, może nawet trochę śpiewają kolędy jeszcze, ale na pewno nie zastanawiają się, jak to zrobić, żeby jutro pójść do pracy i zostawić aupę z małymi pazurkami i małymi ząbkami, które nie wiadomo co wywołują po 8 godzinach, jak nie będzie Państwa w domu. Czasem jednak się zdarza, że taki zwierzak jest bardziej lub mniej przemyślany sposób trafia jednak do naszego domu w święta. A potem przychodzi zniechęcenie i wątpliwość, żeby go zatrzymać. Co możemy powiedzieć takim osobom? Myślę sobie, że w momencie, w którym mamy żywą istotę pod swoim dachem, wtedy już nie mamy po prostu na zawsze. Bo właściwie takie zniechęcenie, no bo pies jest niewspółpracujący, no bo jest mały, bo nie rozumie, bo brudzi, bo szczeka, bo drapie, bo na przykład się boi i siedzi pod kanapą schowany i wcale nie chce się bawić z nami, nie jest takim pluszowym Disneyem, jak to by się nam wydawało, no to mamy ten odruch takiego rozczarowania. No ale to tak samo, jakbyśmy się rozczarowali, że człowiek nie chce z nami akurat gadać, bo ma zły humor. No przecież nie oddalibyśmy babci czy mamy do schroniska. Tak samo nie oddajemy psa do schroniska, tylko skoro już go mamy w domu, to robimy wszystko, żeby jego życie razem z nami było fajne, bezkolizyjne, żeby było nam razem dobrze. W związku z tym, żeby nam było razem dobrze, musimy się siebie nauczyć. To wymaga czasu. Zawsze mam takie porównanie. Jeśli dajemy naszym ludzkim przyjaciołom czas na to, żeby nas poznali, sobie dajemy też szansę na to, żeby się poznać nawzajem, to dajmy tę samą szansę też zwierzętom. Poobserwujmy się wzajemnie. Im też pozwólmy na nas popatrzeć. Niech one dowiedzą się, jaki mamy styl życia, na ile wychodzimy z domu, co jesteśmy w stanie im zaproponować, jakie ich potrzeby możemy zrealizować łatwo, a o jakie muszą się trochę bardziej postarać. Też pokażmy im się. Oczywiście najlepiej byłoby z dobrej strony, czyli poświęćmy im czas, dajmy im trochę serca, przytulmy, ale też zabierzmy na spacer, bo taki na przykład pies w domu czy kot, to nie jest kwestia tylko pełnej miski z jedzeniem i świeżej wody, ale to jest też kwestia wspólnego czasu. I ten wspólny spacer z psem na przykład nie powinien polegać na tym, że człowiek idzie z nosem w komórce i w swoim smartfonie, albo gada sobie przez telefon przez godzinę, będąc na zewnątrz, tylko to jest czas, który my poświęcamy psu, z którym wychodzimy na spacer, czyli robimy wtedy takie rzeczy, które psa ucieszą, a nie nas. Bo to jest nasz prezent dla niego. No i teraz jak po takim czasie, który sobie damy na wzajemne poznanie się, okaże się, że nadal ten pies nie jest dla nas, bo nie jest z nami szczęśliwy, albo my nie jesteśmy z nim szczęśliwi, no to wtedy trzeba zadzwonić do kogoś takiego jak ja, czyli do behawiorysty zwierzęcego, kto przyjdzie i pomoże ustawić te relacje w domu. No bo poznanie zwierzęcia powinno być absolutną ostatecznością. To nie powinna być pierwsza myśl, jaka nam towarzyszy. Naprawiajmy relacje, a nie budujmy od nowa i inne. To dotyczy też zwierząt. Więc jeśli jednym psem nam się nie udało, bo się nie przygotowaliśmy, bo go nie poznaliśmy, bo nie dowiedzieliśmy się na przykład o nim, jakie on ma potrzeby, a okazało się, że ma konkretne potrzeby, których my nie potrafimy zaspokoić, bo na przykład jest wyżłem i potrzebuje polować, i potrzebuje węszyć, albo jest na przykład jamnikiem i będzie norował, będzie nam kopał, nie będzie w stanie chodzić sam po schodach, bo ma za krótkie łapki i będziemy go musieli trochę nosić, trochę będziemy dla niego takim pomocnikiem, a nie chcemy. Albo na przykład mamy bardzo aktywny tryb życia, uwielbiamy biegać, jeździć na rowerze, a trafi nam się noc, albo bulldożek francuski, czyli absolutnie psy, które nie są sami sportowymi, no to rozmienią nam się te potrzeby. Natomiast to się wszystko daje pogodzić. Jeśli się nie daje, no to też prawda jest taka, że jeśli nie zadbamy o tę relację z tym zwierzakiem, którego mamy w domu, no to nie mamy żadnej gwarancji, że biorąc następne zwierzę, będzie lepiej.
Ja nawet jestem w stanie powiedzieć, biorąc swoje doświadczenie zawodowe pod uwagę, że jak komuś nie wyszło z pierwszym psem czy z pierwszym zwierzęciem w domu, to z każdym następnym też nie wychodzi, bo popełnia same błędy. Więc poprosił kogoś o pomoc, ktoś z zewnątrz spojrzy na tę sytuację, która się dzieje między nami a naszym zwierzakiem, no bo wtedy będziemy w stanie albo naprawić tę relację, albo się trochę zmienić w następnej i nie zrobić tych samych błędów. I może okej, no z tym psem nie, znajdziemy mu dobry dom, lepszy niż my, jesteśmy mu w stanie dać, ale następne zwierzę, jeśli trafi do naszego domu, no to już będzie strzał w dziesiątkę. Także już stwierdzimy, że jednak no, nie jesteśmy w stanie się zająć tym psem, kotem czy jakimś innym zwierzęciem. Jak najlepiej się z nim rozstać? Przede wszystkim musimy znaleźć mu inny dom. Schronisko nie jest miejscem, gdzie powinien trafić jakikolwiek pies, jakikolwiek kot, czy jakakolwiek żyjąca istota. To są miejsca od początku do końca złe. I nikt mnie nie przekona, że są wolontariusze, którzy wyprowadzają te zwierzęta na spacer, że są tam ludzie, którzy się nimi opiekują. I koty są zwierzętami społecznymi. Szczególnie potrzebują relacji, potrzebują człowieka. Nie mogą spędzać czasu same w klatkach, bo to wpływa na ich zachowanie negatywnie. W związku z tym, jeśli musimy oddać zwierzę, znajdźmy mu dom. Znajdźmy człowieka, który będzie je kochał, który będzie je rozumiał, który będzie przygotowany nie tylko czasowo czy emocjonalnie, ale też finansowo na to, żeby posiadać zwierzę. Bo jednak ze zwierzakami łączą się też wydatki. Musimy o tym też pamiętać. Chociaż może akurat święto to nie jest najlepszy moment, żeby o tym mówić. Natomiast no, też trzeba być uczciwym wobec samych siebie i zdać sobie sprawę, że wizyty weterynarza, szczepienia, ewentualne choroby, które pies ma, czy kot, czy które mogą się przydarzyć naszemu zwierzakowi, że to wszystko kosztuje. Karma dobrej jakości też kosztuje. Często szkolenie, jeśli mówimy o psie. To są wszystko wydatki, które musimy ponieść. Więc jeśli znajdziemy taki dom, który jest odpowiedzialny, odpowiedni dla takiego zwierzaka, to po prostu niech on tam zamieszka. Ma się dobrze. Na pewno nie możemy go odwiedzać. Dlatego, że za każdym razem, kiedy pojawimy się w takim domu z wizytą, to się okaże, że naszemu psu, który tam trafił, pęka serce na nowo. I na nowo trzeba je sklejać. W związku z tym, niech to będzie rozstanie ostateczne na zawsze, ale niech nasz pies trafia do domu, gdzie będzie mu lepiej niż u nas. Myślę sobie, że nam też może pęknąć serce po takiej wizycie, bo może okazać się niechcący zupełnie, że nasz pies, który trafił do domu, gdzie jest mu lepiej, nagle pokazał ten swój prawdziwy pysk, to swoje prawdziwe oblicze, którego nie miał szansy pokazać, kiedy mieszkał z nami. I możemy w nim zobaczyć nagle fenomenalnego kumpla, przyjaciela, członka rodziny nawet. No i nie będzie to nasza rodzina. Może nam być po prostu przykro. Nasze zwierzęta po świętach mogą mieć też inne problemy, a mianowicie problemy żołądkowe, jelitowe. Jak najlepiej pomóc zwierzętom, jeśli się przekarmimy czy nakarmimy w niewłaściwy sposób? No ja to od razu bym wszystkich Państwa lała pasem. Wszystkich tych, którzy karmią zwierzęta ludzkim jedzeniem i resztkami z naszych stołów. Ja wiem, że my się przygotowujemy bardzo na święta i że nam się wydaje, że wszystko to zjemy, a potem się okazuje, że stoły się uginają i że pewnie jeszcze dzisiaj dojadamy rzeczy z Wigilii. My możemy to robić, ale na pewno nie mogą tego dojadać nasze zwierzęta domowe. Pies nie jest człowiekiem mniejszym. Nie może jeść ludzkiego jedzenia. Pies ma swoje jedzenie i tylko takie powinien jeść. Jeśli jednak okaże się, że przy wigilijnym stole i wczoraj, a to babcia, a to ciocia Krysia, a to wujek Dzisio, podkarmili gdzieś tam plasterkiem jednym, drugim, ustnym, a to może rybką, a to może czymś jeszcze, ciasteczkiem, nie daj Boże, nasze zwierzaki, to wiadomo, że one mają pewien kłopot żołądkowy, który my też często czujemy. Lewitują bliżej nas, to czasem atmosferę w domu psuje specyficzny zapach. I wtedy wiemy, że w jelitach naszych zwierząt nie jest największy porządek, jaki mógłby być. Nic złego się nie zdarzy, jeśli na przykład dzisiaj już do końca dnia nasze zwierzaki nie dostaną jedzenia żadnego. Po to, żeby te ich biedne brzuchy mogły trochę odsapnąć. Po to, żeby mogły dotrawić do końca ten nadmiar jedzenia, który tam trafił. I to jest całkiem niezły pomysł, żeby miały tylko świeżą wodę i żeby już nic nie jadły więcej. Jutro rano też myślę sobie, że brak śniadania jeszcze żadnemu zwierzakowi nie zaszkodzi. Połowa porcji popołudniowa, jak najbardziej. No i od kolejnych dni już normalne, standardowe karmienie. Jeśli mogę tak powiedzieć, z okazji świątecznego dnia obserwujmy kuty. Jeśli to jest gwar, taka konsystencja, nic się tam złego nie dzieje, nie ma jakiegoś strachu,
strasznego smrodu, to znaczy, że zwierzę sobie z tym radzi. I jeśli to są luźne solce, jeśli tam jakaś woda się pojawia, czy śluz, nie daj Boże, to jest wskazanie do natychmiastowej wizyty u lekarza weterynarii. Dlatego, że mnóstwo produktów ludzkich truje nasze zwierzęta. Nie możemy dawać zwierzakom ani psom, ani kotom cebuli, czosnku na przykład. Nie powinniśmy dawać czekolady. To są wszystko substancje, które są po prostu trujące. Już nie mówię o alkoholu czy kawie, która w dużych ilościach może być śmiertelna. A jeśli mamy małej wielkości zwierzę, to w małej ilości może też być śmiertelna. A zwierzęta oczywiście bardzo chętnie pchają nosy tam, gdzie pachnie. Szczególnie jeśli pachnie w sposób niestandardowy. A święta są takim czasem, kiedy pachnie niestandardowo, bo na to nie przygotowujemy pasztetów, nie pieczamy gęsi, na przykład na jakieś świąteczne obiady. Nie robimy pewnie ryb, markotce czy galarety i tak dalej. No więc one są tym zainteresowane. No, siłą rzeczy też się często uczą, że jak wystarczająco długo będą patrzeć oczami kota ze Shreka, albo tam po prostu trochę pod stołem, to im coś stopnie z naszego stołu. Nie pozwólcie oczywiście ulegać, ale nam trudno. Jeśli się zdarzyło, to pracujmy. Pracujmy ile się da. Czyli dzisiaj głodówka, jutro pół porcji i w kolejnym dniu normalne jedzenie, dużo wody. Pilnujmy, żeby zwierzęta dużo piły, bo to jest dla nich istotne. To dotyczy szczególnie kotów, które kiedy są przekarmione, to zdarza się, że piją znacznie mniej. W ogóle koty domowe zdarza się, że piją w ogóle za mało. A to ma znaczenie, bo wtedy wiadomo, że ich nerki trafiają trochę gorzej niż normalnie. Więc tutaj pilnujmy. Jeżeli nasz kot ewidentnie nie lubi pić, to możemy zrobić fontannę. Wystarczy po prostu otworzyć kran. Ta cieknąca woda będzie na pewno o wiele bardziej atrakcyjna dla naszego kota niż woda z miski. Pozwólmy mu wyjątkowo dzisiaj napić się takiej wody z kranu. Taką fontannę mu zróbmy w prezencie bożonarodzeniowym i niech sobie skorzysta. Lubi spacer, ale nieaktywny z psem, czyli nieaktywny ruchowo. Jeśli nasze ptaki są przekarmione, to my też widzimy, bo one mają po prostu wystające żołądki po bokach, takie rozepchane kule. I jak patrzymy na naszego psa z góry, to tak jak normalnie ma standardową linię, no to dzisiaj jak spojrzymy z góry, a on jest przekarmiony, no to będą takie dwie kule wystające po bokach. To wtedy wiemy, że bardzo aktywny spacer z wystaniem patyków i wystaniały powoduje po prostu wymioty i popędy. Nie fundujmy takiej aktywności naszym psom, ale spokojny spacer nam też się przyda po gminie, obżarstwa, czerwie. Zwierzęta korzystają z innych. Przy czym ważne, żeby ten spacer też nas leczy, żebyśmy nie puszczali naszego psa luzem, kiedy jest przekarmiony szczególnie, dlatego że biegną za jakimś obiektem. Może się zdarzyć, że na przykład zacznie wymiotować w trakcie. Zatrzyma się na środku ulicy i nie będzie w stanie uciec na przykład przed samochodem, który biegnie. To wydawać by się mogło taka abstrakcyjna sytuacja, ale bardzo często się z nią tak zdarza. Szczególnie właśnie po takich dniach jak świąteczne, czyli zwierzaki, no, ze źle pojmowanej miłości ludzkiej przekarmione, wymiotują na środku drogi, a zwierzę, które się zajmuje schodą, nie zajmuje się tym miejscem samochód. Więc niech to będzie spacer na smyczy dla bezpieczeństwa. Jakieś leki? Nigdy w życiu nie podajemy naszym zwierzętom, ani też sami nie powinniśmy brać leków bez konsultacji z weterynarzem. Nie wiemy, jakie leki podać psu, czy podać kotu, w związku z tym, jeśli nie ma wskazania lekarskiego, nie podajemy na wiele substancji czynnych, które są w ludzkich lekach. Nasze zwierzęta domowe są po prostu uczulone do tego stopnia, że może to powodować ich śmierć, a na pewno na przykład może powodować bardzo solidne problemy dodatkowe jelitowo-żołądkowe, więc nie, jeżeli chcemy podać jakieś leki, to po konsultacji z weterynarzem. Bardzo popularny problem wśród zwierząt w okresie świątecznym to są nasze zabawy sylwestrowe. Dla nas jest to świetna rozrywka, natomiast nasze zwierzęta wtedy cierpią. Jak je ratować przed, że tak powiem, skutkami Sylwestra? Nie strzelać petardami. To najprostsze rozwiązanie. Ja szczerze mówiąc nie bardzo rozumiem tę jakąś dzikość w nas, w ludziach, która się nagle budzi raz w roku, że my koniecznie musimy głośno i z hukiem i z fajerwerkami. Z drugiej strony też nie bardzo rozumiem właścicieli psów, którzy wiedząc o tym, że mieszkają w mieście, wiedząc o tym, że ich zwierzęta będą znosiły sylwestry niejednokrotnie, tylko wielokrotnie w ciągu życia, nic nie robią po to, żeby oswoić je z fajerwerkami czy z petardami. No, dzisiaj nie bardzo możemy coś zrobić. Dzisiaj możemy pójść do lekarza weterynarii po to, żeby on przepisał nam leki. Uważajmy na leki, żeby nie były to takie, które unieruchamiają ciało, a nie wpływają na układ nerwowy naszych zwierząt. Bo wtedy pies czy kot boi się nadal, odbiera wszystkie bodźce ze środowiska i dlatego, że jego ciało jest na tyle zwierzchniałe, że nie jest w
wiem, czy nie będzie to dawać nas, ale takich leków unikajmy. To są leki, które nie działają. One pogłębiają problem, bo za rok będą Państwo mieli jeszcze gorzej. Szukajmy leków, które podnoszą nastrój naszym zwierzętom i trochę je tam wyczulają na środowisko. Jeśli psy boją się umiarkowanie, to wystarczy często otworzyć mu łazienkę albo jakieś inne miejsce bez okien, tak żeby było tam cicho i żeby jak najmniej docierały błyski. Jeśli mamy kotary czy rolety w oknach, warto je zasłonić. Jeśli mamy ptaki w domu, to woliery trzeba przykryć po to, żeby nie błyskało i po to, żeby przytłumić trochę dźwięki. To, co jest ważne, to możemy już dzisiaj legowisko naszych zwierząt przenieść w takie miejsce, gdzie będzie spokój i cisza i możemy na przykład w tym nowym miejscu na legowisku podawać im gryzanie. Czyli to muszą być takie rzeczy do gryzienia, które się żuje długo, a nie takie, które wystarczy tapnąć przypiskiem raz i one są jedzone. Chodzi o to, żeby zwierzę mogło rozładowywać to napięcie swoje i ten stres żując. Żucie, lizanie, ale żucie przede wszystkim jest takim bardzo silnym sygnałem uspokajającym dla drapieżników, czyli dla psów i dla kotów. To, co jeszcze możemy zrobić, to na pewno uważać, żeby nasze psy nam się nie zerwały podczas spaceru ze smyczy. W związku z tym dwa przypięcia do smyczy. Jeśli potrzebujemy dwóch smyczy, nie ma żadnego problemu. Można wyprowadzać psa i wszelkach i w ogrodzie. I wtedy mieć dwie smycze po to, żeby jeśli jeden karabinczyk puści, bo nam się pies wyrwie z nienacka przestraszony jakimś dźwiękiem, to żeby on był bezpieczny, żeby on był przy nas. Musimy pamiętać, że psy w panice nie są w stanie wrócić do miejsca, z którego uciekły, bo po prostu nie robią sobie takiej mapy w mózgu, którą robią na co dzień. Tak standardowo, kiedy funkcjonują bez takiego stresu, jak widzą u nich fajerwerki czy petardy. Musimy też uczyć, albo uczulić już w tej chwili nasze psy, a właściwie nas, na to, żeby nasze zwierzęta nie biegły za petardą. W poprzednich latach zdarzyły się takie wypadki, kiedy owczarek niemiecki chwycił petardę, która została puszczona w parku, myśląc, że to jest po prostu patyk, za którym on goni, czy jakaś tam piłka. I ona mu wybuchła w pysku. No oczywiście pies nie przeżył. To są sytuacje straszne i nie powinniśmy, jeśli mieszkamy w takim miejscu, gdzie petardziarze już od dzisiaj często albo od jutra zaczynają te testy fajerwerków, puszczać pałzem w ogóle. Ani razu. Jeśli mamy psa, który się bardzo boi, no to stwierdza wiadomo, że wieczorny spacer będzie dużo wcześniej. Po to, żeby on nie musiał być narażony na zetknięcie z tym hałasem i z tymi dźwiękami. To, co jest ważne dla nas, bardzo często ludzie myślą, że psy są zadowolone obserwując pokaz fajerwerków, bo szczekają, mergają ogonami, podskakują do parapetu, albo wręcz próbują tak na parapecie, poszczekują sobie na widziane za oknem fajerwerki, to dotyczy mniejszych terrierów najczęściej. I od razu Państwu tłumaczę, to nie jest radość. Jakby to powiedzieć tak, żeby było elegancko. Psy w ten sposób odstraszają fajerwerki i petardy, które widzą za oknem. To jest jedna ze strategii przetrwania. Nawet jeśli się Państwu wydaje, że pies jest zadowolony, bo merda ogonem w taki sam sposób, jak merda, kiedy widzi innego psa, z którym się potem bawi, to jedną ze strategii przetrwania, którą psy stosują w takich sytuacjach, jest zabawa, tak zwany flirt. I ten flirt służy temu, żeby obiekt, którego pies się boi bardzo, nie zrobił mu krzywdy. Więc pies mu pokazuje pozytywne emocje, czyli właśnie merda ogonem, poszczekuje, bardzo często przypada na przednie łapy z zadkiem w górze, merdając ogonem, po to, żeby uprzedzić ewentualny atak. Mnóstwo znam takich psów, które w ten sposób reagują na fajerwerki, oczywiście budzą zachwyt swoich właścicieli, niesłusznie zupełnie, bo to jest też pies, który ma stres i to jest pies, który się boi. To, że on się boi inaczej niż standardowo nam się wydaje, czyli nie kuli się pod kanapą, ani nie ucieka przed siebie do wanny, ani się nie ślini, nie trzęsie, nie drży, nie piszczy, nie próbuje się schować do szafy, to nie znaczy, że ten strach jest mniejszy. Wręcz przeciwnie. Nie powinniśmy nagrabiać takich zachowań, czyli nie powinniśmy, broń Boże, stawiać psa na parapecie i pozwalać mu oglądać fajerwerków w takiej sytuacji. Raczej powinniśmy zająć się jakąś zabawą. Zabawą w przeciąganie, czy pozwolić mu na przykład szukać jakąś maskotkę, którą schowamy, a to za kanapą, a to za fotelem, po to, żeby się zająć, po to, żeby on mógł mieć zajęcie, które mu się poświęci i będzie mógł nie oglądać tego wszystkiego, co za oknem, jakby nie zwracać na to uwagi.
Powiedziała pani, że sposobem może być zamknięcie w łazience w jakimś ciemnym pomieszczeniu. Czy psa możemy zostawić samego w takiej sytuacji? Nie, nie. Na pewno nie możemy i na pewno nie zamknięcie. Czyli nie możemy unieruchamiać naszego zwierzęcia, które się boi. Ono musi mieć swobodę poruszania się. Możemy mu tę łazienkę zostawić otwartą, jeśli on sam zdecyduje, że tam się chce schować, to jak najbardziej tak. I jeśli mamy psa, który się boi, on nie powinien zostać sam. My oczywiście nie powinniśmy wzmacniać tego strachu, czyli psa, który się boi, drży silnie, nie powinniśmy pocieszać, tak jak do dziecka mówimy wysokim tonem, ale nie martw się, nic się nie stało i tak dalej. To jest bez sensu, bo to wzmacnia strach naszego psa. Tym samym my mówimy tak, tak świetnie, że się boisz, bo to jest straszne, bój się dalej. Nie o to nam chodzi, ale chodzi nam o to, żebyśmy byli obecni, bo my jesteśmy gwarantem bezpieczeństwa dla naszych zwierząt. W związku z tym, jeśli pies chce się wtulić w nas na kanapie, to pozwólmy mu na to. Nawet jeśli na co dzień on na tę kanapę nie może wchodzić, to ten jeden raz mu na to pozwólmy. A najlepiej by było, gdybyśmy mogli spędzić jednak ten najgorszy moment doby o północy w łazience psem na jego legowisku. I tyle, ale nie pocieszając, nie błaszcząc, nie dodając mu otuchy po łóżku, tylko po prostu będąc. To, co możemy zrobić przez temu, nawet jeśli to wydaje się śmieszne, to możemy zacząć ziewać. Tak teatralnie, bardzo intensywnie, otwierając szeroko usta, mrużąc okiem. Dlatego, że ziewanie jest rozumiane, jak sygnał uspokajający. Czy też w ten sposób bardzo często same się uspokajają. Jak my zaczniemy ziewać, to nasze psy, które są nauczone obserwowania nas, zrozumieją, że to jest taki sygnał, którym my uspokajamy je. I to po prostu działa zawsze. Możemy też próbować udawać, że nic się nie dzieje. Czyli robić standardowe czynności, takie jak zawsze. Bo psy, które obserwują nas i my jesteśmy zainteresowani fajerwerkami, natychmiast też się nimi interesują. W związku z tym, kiedy my podskakujemy z nienacka, bo wybucha jakaś petarda blisko naszego okna, albo biegniemy do okna po to, żeby oglądać pokazy fajerwerków,